Siemanko, witajcie w kolejnym materiale z FIFA 19 na moim kanale. Dziś zagramy sobie drafcik i to nie byle jaki drafcik, ponieważ draft z czterema ikonami. Do tego udało mi się zrobić draft 188, więc można powiedzieć, że dwie rzeczy w jednym, cztery ikony i draft 188, ale muszę wam przyznać, że nie spodziewałem się w ogóle takiego draftu i draft zacząłem dopiero nagrywać od momentu wybrania najlepszej jedenastki, więc od ławki rezerwowych już zobaczycie wszystkie wybory moje w tym drafcie. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to pamiętajcie o zostawieniu jak największej ilości łapek w górę, a ja już nie przedłużam, no i lećmy z tym draftem. Dobra, to lecimy z kolejną kartą, cztery ikony, to lecimy, zaczynamy od bramkarza. Tutaj obojętnie kto, więc postawimy na Claudio Bravo. Głęboka rezerwa. Zobaczymy. Rikon, San Maxim. Coś w sumie bez szału. Ale w sumie można jeszcze zrobić coś takiego. I mamy draft 187. Proszę bardzo. Draft 187. Oj, będzie coś dobrego. Oj. Salah. Bieremy Salaha. Salah. Okej, Salah. Minus 2 do zgrania, no ale... Ale jeszcze zostało 2, 4, 6... 9 kart, no i tu wszystko się jeszcze może zdarzyć, to zobaczmy teraz tutaj napastnika. Plea, okej. Tu możemy zrobić nawet coś takiego. I zaraz zostawić coś takiego. Zobaczymy. Tu też coś może być i Iwan Rakieta. Ładnie. Iwan Rakitic, cyk. Proszę bardzo, Zamaro Hamsika. Draft 188. Co tu się wyprawia? Ja pierdzielę. Marek Reus nawet. To się nie dzieje. Dobra. To teraz tutaj. Sokratis, okej. Spadło. Faken. Nie no, tu no nie może być kto inny, tylko Eden Hazard 92, 188. I trzy karty do końca. Trzymajcie mocno kciuki, żeby to wypaliło. Zobaczmy. Lorenzi, okej. Albo no jakiś overall wysoko oceniony i no nie Fornals, no ale może być. Może być, tylko żeby nie spadło. Trzyma się. Okej. I ostatnia karta, no i zobaczmy. Aj, tu tylko żeby nie zepsuło. 180, nie. Ja, no, bez jaj. Ostatnia karta zaważyła na tym, że jest draft 187.
4 ikonami. Dobra, zobaczmy jeszcze trenera. Może trener. Dobra, weźmiemy Gattuso czy Abelardo. Ilu Gattuso? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Dobra, bierzemy Abelardo. Abelardo, no i zobaczmy. Draft 187. Z 4 ikonami nie jest źle, nie jest źle. No ale wiadomo, mogło być lepiej, mogło być lepiej. 4 ikony w składzie i draft 188. O to chodziło. Co ty mi tu, gościu? Z czym do ludzi? Z czym do ludzi, jak ja mam 4 ikony? Z czym do ludzi? A tu N'Golo Kante, Eriksen, Suarez, Gareth Bale, proszę. Tak jak mówiłem, najważniejsze, żeby nie przegrać w pierwszej rundzie. Brawo, nie no. Świetnie. Odebrał mu piłkę, no ale Luis Suarez, nie? Standardowo, 1-0. Piękny początek draftu. Lewa nóżka. Pięknie, pięknie. Pięknie się to wszystko zaczęło. Karny. No fajnie, fajnie. Nice. Dobry początek meczu, nie ma co. 2-0. Czego chcieć więcej? Ale proszę, cyk. Draxler. Vieri. Hazard. Jest Vieri. Mamy. Vamos. 2-1 to jeszcze nie jest przegrany mecz. To jeszcze nie jest przegrany mecz. Christian Vieri. Z lewizny obok bramka Marka Andre Ter Stegena, no, zamyka szafę Varan. Dobry ten De Gea. Ale może teraz Christian Vieri. Vieri, Vieri. I mamy 2-2, o to chodzi. Vamos, 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 vamos. Dobre podanie również Marco Reusa. Tak jest. Salah, Jezus Maria. To mogło być już 2-3. No i co oni robią? No, no najlepiej odsuńcie się jeszcze, wyjść, zbiegnijcie z bram, z boiska najlepiej, nie? Ja pierdzielę, no hit. Kom dokładnie podaje. Jezu, nie, no. Ale fart, ale fart. 3-3, Eden Hazard. Na czerwono, ale najważniejsze, że wpadło. Dobrze, że tam gdzieś nie pod chorągiewką wyleciała ta piłka, bo... Jaki fart. No i Christian Vieri, już on tam powinien w polu karnym być. Karny. Vamos. O to chodzi. I teraz tylko strzelić. Strzelić to. Nie. No i vamos, kurna, gościu, myślisz, że co ty? Będziesz mi tu bramkarzem wychodził? Gościowi odbiło chyba. No i mamy, mamy pierwszą rundę draftu za nami, 4-3, wygrywamy po ciężkim, naprawdę ciężkim meczu, ale miejmy nadzieję, że to będzie dobry prognostyk
przed wygraniem tego właśnie oto draftu. Dobra, no to zobaczmy, kogo ma nasz tutaj drugi przeciwnik w składzie, bo również ma cztery ikony. Jest Mark Overmars, Frank Rijkaard, Schmeichel na bramce i na prawej stronie Zanetti, więc zapowiada się naprawdę na ciekawe spotkanie. Pablo Fornals, cyk, ruszył, cyk, Fornals. Jest, ruszył, mija tu rywali, Fornals. Jest Hazard, jest obok bramki. Co on zrobił? Nie no, w takiej karcie no to nie powinno się zdarzyć takie coś, no bez jaj. Zbyt dobre podanie tego Cannavaro, Fabio Cannavaro. Dobry obrońca. No i Suarez, no i tak to się właśnie kończy. No gościu stoi obok ciebie, no ile, kto tam jest na obronie razem z Cannavaro? Piqué. Bez kitu. Tam Hazard z takiej pozycji nie trafia, a tu Suarez przecież z główeczki, nie. Dobrze jest. No i vamos, Christian Vieri, o to chodzi. Szybka odpowiedź, kick of bleach w natarciu. Tak jest, tak jest. Szybka odpowiedź, to najważniejsze. To najważniejsze, no i jedziemy, jedziemy dalej po zwycięstwo. Ja was do trzeciej rundy draftu. Dobrze, Piqué. Iwan, cyk. Chodzi piła. Iwan Rakietić. Iwan Rakietić do Christiana Vieriego. Vieri. Eden Hazard. Hazard. Jest za słabe. Za słabe to było. Ale tu jest Adrien Rabiot. Vieri. Rakitić i mamy 2-1, ależ piękna gra i już wychodzimy na prowadzenie, tak jest, pokazuj tą gireczkę tutaj, Iwanie, no i mamy, dobrze, o to chodzi, vamos, vamos, ale huknął i bez szans, Peter Schmeichel, Fornalsa, Pablo Fornals, Fornals, do Rakiticia, Rakitić, do Rabiota, Rabiot do Hazarda i 1-3, przepraszam bardzo, ależ klepią, Eden Hazard zrehabilitował się za tą pierwszą sytuację, której nie wykorzystał, no i mamy już 1-3, ale świetnie, tu Rabiot i Hazard czubkiem buta, no i mamy 1-3, o to chodzi. No i Vieri, Rakitić 3-1-4, Iwan Rakitić, czyżby to był rage quit, ależ tam kapitalna akcja, no i mamy to, zobaczmy, czy to będzie rage quit, 1-4, to może się tak skończyć, zobaczmy, czy jednak nie, jeszcze walczy. Tomili Jones, proszę, czy to będzie ta akcja na dobicie rywala? Eden Hazard, jaj. Rabiot, Christian Vieri i mamy 1-5, ależ uderzenie Włocha, ależ kapitalna bramka Christiana Vieriego od supeczka. No i być może tym razem przeciwnik już z rage quituje, zobaczmy. Tak jest, mamy to. No i wygrywamy. Wygrywamy 5-1. No i mamy awans do kolejnej rundy draftu. Przed nami trzecia runda, a w drugiej wygrywamy 5-1. O to chodzi. Oby dojście do finału było tylko formalnością. No i trzecia runda draftu przed nami. Zobaczmy, bo skład jest naprawdę no spoko. Jest Gareth Bale, Isco, Christian Eriksen czy Romelu Lukaku w obronie, Sergio Ramos, więc kolejne ciekawe spotkanie przed nami. Rabiota, Adrien Rabiot do Edena Hazarda, jesteśmy już w polu karnym, Eden Hazard, Hazard, jeszcze Hazard i mamy 1-0, Eden Hazard, o to chodzi, vamos, świetnie, Eden Hazard, kapitalna akcja, to jest cały Belg, ależ kropnął tutaj, no. Chyba troszkę mu zeszła, no ale... Ale najważniejsze, że jest bramka i prowadzimy. Już tylko... Nie. K-
Christian Vieri, ależ huknął z dystansu i mamy już 0-2, Christian Vieri. A mówię, huknę sobie z dystansu, może piła wpadnie, no i wpadła. Kapitalny strzał Włocha, no i świetnie, świetnie to wygląda. Tu cyk i poszła petarda, rakieta, ziemia, powietrze normalnie. Fornal z dystansu jeszcze, Rabiot. I jest jeszcze Rakitic i to jest spalony. Ale to by było. To by było piękne, no jakby to wpadło. Vieri, Vieri zagranie do Edena Hazarda. Znaczy to jest Mo Salah, przepraszam bardzo państwa. Jest Salah, jest Rakitic, jest Eden Hazard i mamy 0-3. Kapitalne uderzenie Belga. Kapitalny strzał w okieneczko bramki, no i 0-3, no i już jesteśmy coraz bliżej tego finału draftu, kapitalne uderzenie i bez szans netto, z jedynką na plecach, Mo Salah, i Mo Salah, czy to wykończy, Mohamed Salah i mamy 0-4, perfekcyjnym strzałem, precyzyjnym tutaj, dobija Egipcjanin przeciwnika, świetnie to po długim rogu, jak Thierry Henry, tylko z prawej nogi, no świetnie, świetne wykończenie, no i już blisko, coraz bliżej jest ten finał. No i mamy to, trzecia runda draftu za nami, no i przed nami finał, finał, oby jak najlepsze paczki za ten finał były. W półfinale 4-0, pięknie, pięknie się to układa, no i lecimy do finał draftu. No i finał draftu przed nami. Zobaczmy, kogo ma nasz przeciwnik, bo jest Antoine Griezmann, jest Eden Hazard, jest N'Golo Kante w informie, jest również Gareth Bale, André Gomes, proszę bardzo. No składzik taki do pokonania szczerze mówiąc. No ale zobaczymy, jak to się wszystko w tym finale draftu potoczy. Draxler, dobra, Christian Vieri. I czy to będzie ta akcja na początek meczu? Jest Eden Hazard, Hazard, ależ to zrobił i Fornals i mamy 0-1, kapitalny początek tego finału draftu, o to chodzi, vamos, ależ kapitalna tam akcja Edena Hazarda, no i mamy to, świetnie, pięknie, po prostu zarąbiście. Ja pierdzielę. No i bez jaj, bez jaj. Świetnie, brawo. Kapitał. Vamos, może to będzie punkt zwrotny w tym spotkaniu. 3-1, no i może być 3-2. Christian Vieri. Nie. Nie, no bez jaj. Świetnie, nie, po prostu kapitalnie. No, kurwa. Wszystko przychodzi, nie? To byś nie... No i co? Nie było spalonego, nie? Nie był wychylony, nie? Świetnie, świetnie, po prostu to jest to. Pewnie by wpadła. Dawać kurna, vamos. Vamos, kurna, 5-3, to jest jeszcze do odrobienia. Świetnie, 6-4, wow. 4 bramki strzelić i przegrać draft. Świetnie, no to jest po prostu...
No i niestety nie udało nam się po raz kolejny wygrać draftu, mimo że strzeliliśmy 4 bramki, przeciwnik strzelił nam 6. Duża złota paczka premium i złota paczka zawodników premium, więc zobaczmy, może akurat coś ciekawego w tych paczkach się tutaj nam trafi. To prawda, w dużej złotej paczce premium nic jeszcze ciekawego nie trafiłem, ale miejmy nadzieję, może ten pierwszy raz to właśnie jest ten moment, no to zobaczmy. Duża złota paczka premium, 24 karty, 24 zł, 7 rzadkich, nie ma walkoutu, jakże by mogło być inaczej. Akrebi, 82 overall, nie no, hit, świetnie po prostu. Otwieranie paczek ostatnim czasy to jest po prostu fantastyczne, nie? Akrebi, proszę, nie no, świetnie, piękne karty. Zobaczmy, złota paczka zawodników premium, 12 kart, 12 zł, w tym 3 rzadkie, no to zobaczmy, może tu. Ha. Już bym się czasem nie tam nie posrał. Argentyna, Banega. Aj, to by był niezły troll. To by był niezły troll, jeśli nie byłoby wiadomo, że nie ma już walkoutu. Bo mógłby to być Dybala, Banega 83 overall. Oprócz niego nic ciekawy, Betancur, Sosa, Kodzija. I tym trafem tutaj Evera Banegi zakończymy ten odcineczek z draftu z 4 ikonami. No niestety nie udało się tego draftu wygrać, ponieważ w finale przegraliśmy 4-6 w paczkach. Również nic ciekawego nie wpadło, choć ten Ever Banega był w ekranach, no ale tylko to udało się trafić, więc szału nie ma. No ale mam nadzieję, że mimo to ten odcineczek z 4 ikonami wam się podobał i zostawicie pod nim jak największą ilość łapek w górę. Oczywiście jeśli na kanale są nowe osoby, to mogą zasubskrybować kanał takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.